Pogadajmy o wirusie. Nowy tydzień, nowe rozdanie, hej, witajcie. Nie, to tak troszkę może tytuł i żartobliwy, ale też i na poważnie trochę, bo zastanawiam się trochę, jeżeli chodzi o koronawirusa, o to, co się dzieje, ponieważ jestem osobą, która bardzo dużo podróżuje, żeby jak gdyby uświadomić, to byłem od początku roku 6 razy za granicą, więc 6 razy byłem na lotniskach, znaczy to jest razy 2 lotniska i tak dalej, więc przybyłem w wielu miejscach, w tym miałem jeden lot do Azji. Przebywałem w miejscach, które są, że tak powiem, gdzieś tam narażone na to, chociaż tam, kiedy leciałem do Azji, to jeszcze nie było takiego problemu. I dzisiaj, jak gdyby, jestem w Pradze i po raz pierwszy, jak gdyby, to wszystko, co do tej pory się działo u mnie w głowie, no, przemyślenia na temat tej sytuacji całej, nabrało jakąś taką realną, fizyczną formę. Dlaczego? Zaraz wam powiem. Przeleciałem z Warszawy, leci taki samolot ze śmigłami i on nigdy nie podjeżdża do... On nigdy nie podjeżdża do Rękawa, tylko staje gdzieś na płycie lotniska, no i trzeba wsiąść do autobusu. I wsiedliśmy do autobusu i dojeżdżamy do terminalu, żeby po prostu wejść i przejść przez lotnisko, wyjść na zewnątrz. I obok nas stoi policja i karetka, a obok tej karetki stoi dwóch lekarzy, nie wiem, medyków, ubranych w kombinezony takie od stóp do głów szczelne. Tak jak z filmu Epidemia chociażby, jeżeli oglądaliście. Jak gdyby nie zrobiło mi się za wesoło, patrząc na to. Zresztą sporo osób ciekawie dość się przyglądało temu, z tych, którzy byli ze mną w autobusie. A tych osób i zastanawiałem się już, czy to jest ten moment, że ktoś do nas przyjdzie i zacznie nas badać, czy zacznie coś z tym robić. No ale nie, po prostu przeszliśmy obok tego, więc szybko w kierunku wyjścia mknęli. I oczywiście nie kończy się ta przygoda cała, ponieważ na lotnisku spotykam, bo przechodzi się obok miejsc, gdzie odbiera się bagaż, wycieczkę z Azji. Co najmniej 40 osób tak na oko patrząc, wszyscy w maseczkach i zaczynają wychodzić w tym samym momencie, w którym ja. I żeby to jeszcze wisienkę na torcie dołożyć, to nie wiem jakim cudem, nigdy mi się to nie zdarzyło, ale zaproponowano, że podzielmy się taksówką, osoby, które tam zarządzają taksówkami. No i wylądowałem z panią, która jest z Włoch, która jak wiemy w dniu dzisiejszym i od wczoraj tak naprawdę są największym skupiskiem koronawirusa w Europie. I powiem szczerze, że no daje mi to do myślenia, że tak naprawdę wszystkie aspekty związane z moją pracą są aspektami bezpiecznymi i czy tak naprawdę ile jeszcze tak naprawdę będę mógł spokojnie latać, bo oczywiście nie można się dać zwariować i są przesłanki do tego, że trzeba być ostrożnym, trzeba myć ręce, ale to tak właściwie te podstawowe elementy higieny trzeba robić cały czas. Natomiast no nie zmienia to faktu, że teraz jeszcze czytam, że na Okęciu będą badać temperaturę wszystkim osobom, które przylatują z Włoch. Jeżeli dobrze wyczytałem, to tak naprawdę temperatura nie jest wyznacznikiem, czy ktoś jest nosicielem, czy nie, ale to już inna kwestia. Natomiast zaczynam się zastanawiać, czy tak naprawdę to już jest ten moment, że cała Europa gdzieś za moment to podłapie, bo Włochy to już bardzo blisko do nas. I co tak naprawdę spowoduje ta sytuacja. Jest to unikalne na skalę jak gdyby mojego życia. Nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Nie było czegoś takiego do tej pory. To nie jest epidemia grypy, to nie jest epidemia ospy, ani czegokolwiek innego. Tylko dzieje się coś niepokojącego chyba na sam koniec dnia. Szczególnie, że przecież ludzie umierają. Natomiast co my w tym wszystkim, prawda? No, chciałem się z wami tak trochę podzielić, bo to jest jakiś aspekt mojego życia w tym momencie, który pewnie bardziej się dotyka mnie gdzieś niż kogokolwiek innego. Na szczęście w przyszłym tygodniu nigdzie nie lecę, a w środę wracam do Polski. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Trzymajcie kciuki za mnie. Albo łapki w górę. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.